Witam Was na moim kanale. Nazywam się Józef Rylich. Jestem jednym z polskich krótkofalowców. Mój znak to SQ9 Jadwiga Ksantypa. SQ9 JetJetX. W tym pierwszym odcinku chciałbym przedstawić Wam pokrótce moje hobby, czym się zajmuję, co to jest w ogóle krótkofalowstwo i dlaczego w ogóle my krótkofalowcy się tym zajmujemy, kim w ogóle jesteśmy. Jak zapewne wiecie, aby używać częstotliwości radiowych, aby na nich nadawać, trzeba mieć odpowiednie pozwolenia. Nie można sobie nadawać na częstotliwościach radiowych bez pozwolenia. Poza nielicznymi wyjątkami. My, krótkofalowcy, jesteśmy licencjonowanymi nadawcami. Możemy nadawać, ponieważ mamy pozwolenie radiowe, ale możemy nadawać tylko w niektórych zakresach częstotliwości. Podstawowe pasma, bo te zakresy częstotliwości nazywamy pasmami, podstawowe pasma krótkofalarskie, jakich używamy, to na przykład pasmo 80 metrów. Pasmo 80 metrów zawiera się w zakresie od 3,5 MHz do 3,7 MHz. Pasmo 40 metrów. Pasmo 40 metrów zawiera się w zakresie od 7 MHz do 7,2 MHz. Pasmo 14 MHz, czyli pasmo 20-metrowe, zawiera się w zakresie od 14 MHz do 14,35 MHz, czyli 14350 kHz. Pas amatorskich jest dużo, przynajmniej kilkanaście. Nie będę wszystkich ich omawiał, ponieważ nie w tym rzecz. Chciałem Wam pokazać te pasma, na które jest łatwo zbudować urządzenia, których potem możemy używać, na przykład do słuchania tych częstotliwości, jak również nadawanie na nich. Zapewne zastanawiacie się, w jaki sposób może zostać krótkofalowcem. Otóż krótkofalowcem może zostać każdy. Wystarczy trochę się pouczyć, poszukać trochę informacji w internecie, zdać egzamin, uzyskać znak wywoławczy i właściwie możemy już nadawać. Ale każdemu krótkofalowcowi, młodemu krótkofalowcowi potrzebny jest mentor. Mentor, czyli taka osoba, która pokaże nam to hobby, pozwoli nam posiedzieć przy swoim radiu, pokręcić gałką, posłuchać innych krótkofalowców, posłuchać, co się dzieje na pasmach, w jaki sposób ci ludzie pracują, o czym oni tam rozmawiają. I po prostu pozwoli nam pobyć takim krótkofalowcem przez chwilę. Niewątpliwie moim mentorem jest mój tata, którego tata był krótkofalowcem. Otóż mój dziadek, Józef Rylich, tak, miał dokładnie tak samo na imię i na nazwisko jak ja, jestem jego imiennikiem. SP9RA również był krótkofalowcem. Mój tata bardzo często opowiadał mi różne historie o moim dziadku, o tym, jakim był krótkofalowcem, czym się zajmował, o jego różnych urządzeniach. Mój tata dał mi książkę ABC krótkofalowca. Wiem, większość krótkofalowców w Polsce wychowała się na tej książce. Ta książka właściwie zagościła w większości krótkofalarskich domów. Książka jest dość stara, ona jest wydana w 1980 roku, akurat ten egzemplarz. Zawsze rozpalała moją wyobraźnię, kiedy widziałem na przykład rysunki takie jak ten. Gdy byłem małym chłopcem, wydawało mi się to banalne. Łączność satelitarna. Nadajemy sygnał w paśmie 70 cm z mocą 100 W do satelity Oskar 7. Następnie pomiędzy dwoma Oskarami 7 i Oskarem 6 transmisja odbywa się w paśmie 2 metrów i downlink, czyli wysłanie sygnału z powrotem na Ziemię w paśmie 10 metrów z mocą 1 W. Banalne. Właśnie to było fajne. Dla takiego młodego chłopca, dla takiego małego chłopca jak ja, to było po prostu banalne. Oczywiście nie jest to takie proste. W tej książce również dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak łączności EME. Czyli łączności Earth, Moon, Earth. Czyli łączności polegające na odbiciu sygnału radiowego od powierzchni Księżyca. To było po prostu coś, co mnie zawsze inspirowało. Dzisiaj wiem, że to nie jest takie proste, ponieważ sygnał wysłany z Ziemi zostaje odbity od Księżyca, ale tylko ułamek procenta tego sygnału wraca z powrotem na Ziemię. Jest kilku ludzi w Polsce, którzy potrafią to zrobić. Ja nie mam takich możliwości technicznych, natomiast
zawsze rozpalało to moją wyobraźnię. Czytałem tą książkę bardzo często, przeczytałem ją przynajmniej kilkanaście razy. Ta książka jest bardzo stara. Zobaczcie, na przykład tutaj widzimy mapę Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Kraj ten nie istnieje już od około 25-30 lat. Mapa Związku Radzieckiego również. Związek Radziecki przecież nie istnieje. Ta książka jest po prostu stara, ale bardzo dużo rzeczy, które są tutaj w niej zawarte, jest aktualne. Na przykład zobaczcie, Czechosłowacja, również ten kraj nie istnieje. Polska. Polska wygląda dokładnie tak samo jak wtedy. Na dodatek okręgi wywoławcze w Polsce są właściwie takie same jak tutaj. Ta książka zawsze mnie inspirowała. Gdy zobaczyłem ten rysunek, który znajduje się na tej stronie, już wiedziałem, że chcę być krótkofalowcem. W mojej głowie narodził się plan. Ja też chcę być krótkofalowcem. Chcę mieć radioszak taki właśnie jak ten. I jestem dzisiaj krótkofalowcem. Mam swój radioszak. Więc zapraszam Was do niego. To, co widzieliście przed chwilą, to była łączność przeprowadzona przeze mnie, właściwie tak naprawdę z samym sobą, ponieważ z drugiej strony ta część odbiorcza to był odbiornik web SDR, czyli odbiornik, który tak naprawdę transmituje z powrotem ten sygnał, który ja nadaję przez internet do mnie. Odbiornik ten znajduje się w Łodzi, więc dystans między moją stacją a odbiornikiem web SDR wynosił około 200-250 km. Także, jak widzicie, za pomocą tak prostego urządzenia jak Kaiman można przeprowadzić łączności na dystansie rzędu 200-250 km. Mam nadzieję, że to Was zainspiruje do tego, że faktycznie coś w tym jest, że można za pomocą swoich rąk i ogólnie dostępnych elementów elektronicznych zbudować coś, co działa i jest użyteczne. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj Wam pokazałem, było interesujące i już niedługo znowu wrócicie na mój kanał, zobaczyć, co znów dla Was przygotowałem. Już w następnym odcinku opowiem Wam o znakach krótkofalarskich, w jaki sposób są skonstruowane oraz o slangu amatorskim. Dlaczego go w ogóle używamy? Mam jeszcze taki plan, aby na końcu każdego odcinka była taka sekcja o starych urządzeniach. Będę Wam pokazywał różne stare urządzenia, które posiadam w moim radioszoku. Zapraszam Was ponownie już niedługo.